W zabytkowym budynku przy ulicy Stawowej w Katowicach znów pojawiły się dzieci. To pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszej w Polsce, kanadyjskiej szkoły podstawowej i przedszkola sieci Maple Bear. Pod jej szyldem działa ponad 560 placówek w 40 krajach. Kanada jest pionierem wśród krajów, które dostosowują swój system edukacji do koncepcji umiejętności XXI wieku. Chodzi o skuteczne przystosowywanie się do stale zmieniających się warunków. Monika Herman. To miejsce ma rozkochać dzieci w nauce. Takie plany na początek roku szkolnego mają założyciele dwujęzycznej szkoły Maple Bear. Pierwszy jej oddział w Polsce otworzył swoje podwoje dla uczniów w Katowicach. Chcemy, żeby nauka dla dzieci była również zabawą. Chcemy, żeby naprawdę te dzieci pokochały naukę, żeby potrafiły cieszyć się szkołą, nie skupiały się na tym, czego nie chcą robić. Zamiast tego miały ochotę uczyć się i chodzić do szkoły nawet w sobotę. Chcemy rozwinąć w naszych uczniach miłość do nauki. Po trwającym 9 miesięcy remoncie historycznego budynku przy ulicy Stawowej 6 kampus Maple Bear przywitał dziś uczniów z całego świata, nie tylko z Polski, ale również z Francji, Anglii, Indii czy Korei. Dzieci uczą się najszybciej, dzieci uczą się najłatwiej, co ciekawe, od siebie. Więc nasza edukacja też polega na tym, żeby mądrze zarządzać potencjałem edukacyjnym tych dzieci, ale też tak, żeby wykorzystywać go we wzajemnych relacjach. Przed szkołą sporo wyzwań. Dzieci, które nie mówią w żadnym wspólnym języku. Ani nauczyciele, ani dzieci, w związku z tym na początku będą raczej się próbowali nauczyć porozumiewać między sobą, dlatego według nas ta dwujęzyczność jest bardzo ważna, więc dzieci i nauczyciele, no i rodzice też będą mieli na początku raczej zadanie poznać się i znaleźć ten wspólny język. Nieprzypadkowo pierwsza szkoła powstała w Katowicach. Nowoczesne technologie i gaming, który wchodzi do Katowic, wymaga właśnie tej znajomości języków. Stąd też bardzo się cieszę, że dla tych dzieci, które ukończą tę szkołę, będzie to jakby drugi równoległy język, a więc te możliwości komunikacyjne właściwie z całym światem będą znacznie uproszczone. Kolejne szkoły powstają już we Wrocławiu i Poznaniu. W Warszawie Maple Bear buduje nowoczesny budynek szkolny na Żoliborzu. Wkrótce powstanie też szkoła w Krakowie.